wszystkie realizowane przez nas inwestycje mają tak duży format, tak szeroki rozmach. Wiele z nich to inwestycje mniejszego kalibru, ale równie ważne, jeśli chodzi o zaspokajanie tych drobniejszych potrzeb mieszkańców. Takim przykładem są m.in. inwestycje realizowane przez nas z budżetu obywatelskiego. I właśnie dzisiaj z panem prezesem firmy Drogi i Mosty, Bogdanem Szewczakiem, podpiszemy umowę na realizację takiej inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego w przebudowę ulicy Stefana Batorego. Raptem kilka dni temu przekazaliśmy plac budowy na tej ulicy pod wyposażenie jej w 17 nowych latarni z systemem LED, a dzisiaj przesądzimy o wykonaniu nawierzchni oraz chodników na kolejnych odcinkach tej ulicy. Dodajmy, że jest położona w dosyć istotnym obszarze naszego miasta, w osiedlu mieszkaniowym położonym nieopodal naszego wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. Termin tej inwestycji to 1 października bieżącego roku, a jej wartość to 258 tysięcy złotych. Inwestycja polega na zrobieniu nawierzchni jezdni i zjazdów 687 m kwadratowych, chodników nawierzchni 435 m kwadratowych, plus odwodnienie kanalizacji deszczowej i oznakowania. A ja bardzo chciałbym przy okazji podziękować pani naczelnik Wydziału Inwestycji Sylwii Golik i jej współpracownikom za to, że tak szeroko realizujemy dziś ten front robót inwestycyjnych. Przypomnę, że zeszły rok zamknęliśmy wydatkami majątkowymi, a więc tymi przeznaczonymi na inwestycje w wysokości 54 milionów złotych. W tym roku kontynuujemy tę inwestycyjną ofensywę. To ogrom pracy, ale świetnie wykonywanej, za co jeszcze raz bardzo swoim współpracownikom dziękuję. Przypomnę, że oprócz tych dużych, zjawiskowych, o strategicznym znaczeniu inwestycji realizowanych za wiele milionów złotych, często dofinansowanych istotnymi, imponującymi środkami z Unii Europejskiej lub z budżetu państwa, realizujemy cały szereg tych mniejszych, ale równie istotnych, znaczących dla codziennego komfortu życia mieszkańców Białej Podlaskiej.